Czasami jakaś krytyka państwa Izraela jest uprawniona i my ją właśnie dzisiaj uprawiamy, mamy do tego prawo z powodu tego, co się wydarzyło, ale czasami ona przekracza pewną granicę, za którą jest już czysty antysemityzm. Wolelibyśmy, żeby był taki stan, jak jest obecnie, który zresztą chyba został wprowadzony w czasie naszych rządów, że to jest dostępne. To była jedna z pierwszych państwa decyzji. Że to jest dostępne, ale na receptę dla wszystkich. One zmierzają do tego, żeby Polacy się czuli mniej Polakami i żeby Polacy się czuli mniej... Prawda? Tak. I żeby Polacy się czuli mniej chrześcijanami. Hubert Biskupski, dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie. Wieczorny Ekspres, czyli mocna dawka najlepszej publicystyki. Witam serdecznie moich gości. Dorota Łoboda, posłanka Koalicji Obywatelska. Dzień dobry. Jarosław. Dzień dobry. Selin. Poseł Prawo i Sprawiedliwość i na łączeniu Łukasz Osmalak, również poseł Polska 2050. Dzień dobry, czy się widzimy i słyszymy? Dokładnie tak, Polska 2050, trzecia droga. Dzień dobry wszystkim. I tradycyjna sonda dla naszych czytelników. Pytanie związane z tym, co się wydarzyło wczoraj. Czy Izrael powinien zapłacić za śmierć polskiego wolontariusza? Czy Izrael powinien zapłacić za śmierć polskiego wolontariusza. Pani poseł, jak pani ocenia reakcję polskich władz na ten ostrzał World Central Kitchen i zabicie przez wojska izraelskie 7 obywateli, w tym obywatela polskiego, pana Damiana Sobola? Czy to jest właściwa reakcja? Wczoraj mieliśmy i takie oświadczenie pana prezydenta i oświadczenie MSZ-u, takie dość enigmatyczne. Dzisiaj stanowisko ministra spraw zagranicznych było już znacznie bardziej ostre, żeby nie powiedzieć ostrzejsze, podobnie Donalda Tuska. Bez wątpienia te wczorajsze oświadczenia były łagodniejsze też z tego powodu, że nie znaliśmy wszystkich szczegółów, a dyplomacja, polityka zagraniczna, wypowiadanie się w zakresie konfliktów, no, jest delikatną materią i tutaj naprawdę trzeba z dużą ostrożnością zabierać głos, zwłaszcza jeżeli nie zna się wszystkich szczegółów. Teraz tych szczegółów jest więcej i na razie wszystko wskazuje na to, że siły Izraela wiedziały, co ostrzeliwują i że to nie był przypadkowy atak, tylko że był to świadomy atak na konwój humanitarny, w związku z czym tutaj to, że pojawiają się ostrzejsze oceny tej sytuacji, nie może dziwić. No ja ubolewam nad tym, że taka sytuacja miała miejsce, bo zginął polski obywatel, ale przede wszystkim sytuacja, w której w konflikcie wojennym nie przestrzega się żadnych reguł i kiedy ostrzeliwuje się konwoje humanitarne, które niosą pomoc niezależnie której stronie, no jest sytuacją godną potępienia, więc trudno się dziwić, że takie ostrzejsze reakcje się pojawiają. Panie pośle, czy to była zbrodnia wojenna? Mamy do czynienia z wojną trwającą tam od pół roku. Zaczęła się od ataku 7 października przez organizację, którą cały świat zachodu, cały cywilizowany świat uznaje za organizację terrorystyczną, czyli palestyński Hamas. Wiadomo, z jakim zawzięciem i okrucieństwem ten atak został dokonany na terytorium państwa Izrael. I oczywiście nie było żadnych wątpliwości, że Izrael na to odpowie. Odpowiedział inwazją po prostu na Strefę Gazy, czyli miejsca, które było taką wylęgarnią tej organizacji terrorystycznej Hamas. Niestety też, trzeba to jasno powiedzieć, popieraną przez większość Palestyńczyków, bo oni zostali wybrani w drodze demokratycznych wyborów do władzy w tamtym regionie, ta organizacja terrorystyczna. Ale oczywiście też jest tak, że jeśli się już taką odwetową akcję robi i chce się ten problem załatwić, bo Izrael sobie postawił za cel zlikwidowanie po prostu Hamasu, to trzeba to robić w taki sposób, żeby było jak najmniej cierpienia ludności cywilnej. Na pewno nie jest to łatwe w tak zagęszczonym terenie, gdzie na niewielkim terenie mieszka 2 300 000 osób. No, ale trzeba się bardzo starać, żeby jednak ludność cywilna jak najmniej ucierpiała. Niestety cierpi. I taki atak na konwój humanitarny, który zdaje się zgłoszony był, bo coraz więcej faktów na ten temat poznajemy, uzgodniony przejazd z władzami izraelskimi, prawdopodobnie z armią był, a mimo to ten konwój został zaatakowany, to wymaga oczywiście wyjaśnienia, przeprosin.
być może też odszkodowania dla tych 7 szlachetnych ludzi, którzy w tak szlachetną działalność się zaangażowali, jaką jest pomoc charytatywna w różnych miejscach świata. Ta organizacja taką pomoc czyni. No i wśród nich niestety znalazł się też obywatel polski i on zginął. No, szlachetny chłopak, który rozpoczął swoją działalność charytatywną od pomocy dla Ukraińców uciekających z wojny przez wschodnią granicę Polski, bo on jest z Przemyśla i on miał tam blisko i się wtedy... Ucieka pan od tej odpowiedzi na moje pytanie. Czy to zdaniem pana była zbrodnia wojenna? Jeżeli by, bo śledztwo jest obiecane przez stronę izraelską, mam nadzieję, że i w dodatku ma być obserwowane przez dopuszczonych obserwatorów międzynarodowych, że to była akcja intencjonalna, że rzeczywiście tak z pełną tym, wiedzą... Tak piszą o tym media izraelskie, tak, w tym między innymi Haaretz. Że z pełną wiedzą na temat tego, kto w tym konwoju jedzie, i że to w żaden sposób armii izraelskiej akurat ten pojazd i ludzie tam w tym pojeździe nie zagrażają, został zaatakowany, to tak, była to zbrodnia wojenna. Tłumaczenia, jakie słyszymy, moim zdaniem są mało, że tak powiem, wiarygodne, czy tłumaczenia uzasadniające ten atak, że ich zdaniem w tym samochodzie znajdował się jeden z terrorystów, czyli ktoś powiązany z Hamasem, bo nie można decydować się na zabijanie jednego terrorysty, wiedząc, że w tym samym samochodzie jest 7 szlachetnych ludzi działających w organizacji charytatywnej. Takiej decyzji żaden żołnierz, żaden naciskający na ten przycisk w helikopterze bojowym nie powinien był podejmować. Zwracam się do pana posła Osmalaka, zanim jeszcze przejdziemy do wypowiedzi, w zasadzie już dwóch w tej chwili wypowiedzi pana Jakowa Liwnego, czyli ambasadora Izraela w Polsce. Chciałem zapytać o słowa posła Michała Kobosi, który kilka miesięcy temu komentował ten kuriozalny incydent z udziałem posła Brauna, który gasił świece chanukowe w Sejmie. Nazwał go wtedy terrorystą. Jeżeli poseł Braun gaszący świece chanukowe jest terrorystą, to jak należy określić armię Izraela? Panie redaktorze, no w mojej ocenie bardzo istotne jest to, czy faktycznie ten atak był intencjonalny i czy faktycznie doszło tutaj do pomyłki, czy było to działanie żołnierzy, służb izraelskich, takie działanie z premedytacją bym powiedział. Jeśli chodzi o to, o co pan redaktor zapytał, to znaczy o słowa, które pan przewodniczący Kobosko wypowiedział na temat pana posła Brauna, no ja być może nie posunąłbym się do aż tak jakby jednoznacznej oceny, że był to, jak pan redaktor powiedział, zdaje się, atak terrorystyczny w wykonaniu pana posła Brauna. Nie samego Natomiast Brauna nazwał terrorystą wtedy. Natomiast no, bez wątpienia był to czyn i pan poseł Braun dopuścił się zachowania skandalicznego i myślę, że co do tego nikt z nas nie ma wątpliwości. Ja w każdym razie nie mam wątpliwości żadnej co do tego, że pan poseł Braun zachował się skandalicznie i ja osobiście określiłbym to bardziej mianem skandalu, aniżeli ataku terrorystycznego. Natomiast to, co wydarzyło się, jeśli chodzi o Izrael, ten atak na konwój, ja powiem szczerze, uważam, że Wojsko Izraelskie jest technologicznie, i to też chyba wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że jest technologicznie tak bardzo rozwiniętym wojskiem i są technologicznie tak bardzo do przodu, bym kolokwialnie powiedział, że nie wyobrażam sobie, że mogło tutaj dojść do pomyłki, chociaż z drugiej strony mam nadzieję, że to była pomyłka. Jeżeli to nie była pomyłka, jeżeli to było działanie intencjonalne i działanie z premedytacją, to bezdyskusyjnie należy to nazwać zbrodnią wojenną i jest to czyn, który bezdyskusyjnie musi zostać potępiony i bezdyskusyjnie Izrael musi za to zapłacić. Zapłacić pod każdym względem, bo po pierwsze uważam, że należy się rodzinom tych ofiar odszkodowanie w formie takiej wprost, mówiąc finansowej, a po drugie musi za to zapłacić też w jakimś sensie dyplomatycznie Izrael, jeśli chodzi o kontakt z całą resztą świata. No i jeszcze raz powtórzę, jeżeli to było intencjonalne, a niestety wiele wskazuje na tą chwilę na to, że to było intencjonalne, no to tego typu działania i tego typu postępowanie jest nie do zaakceptowania w pełnym tego słowa znaczeniu.
Słowa pana ambasadora Jakowa Liwnego pozwolę sobie w całości zacytować ten tweet wczorajszy, który rozgrzał do czerwoności opinię publiczną i polityków. Skrajna prawica i lewica w Polsce oskarżają Izrael o umyślne morderstwo we wczorajszym ataku, wskutek którego śmierć ponieśli członkowie organizacji humanitarnej, w tym obywatel Polski. Wicemarszałek Sejmu i lider Konfederacji Krzysztof Bosak twierdzi, że Izrael popełnia zbrodnie wojenne i terroryzuje organizacje humanitarne, aby zagłodzić Palestyńczyków. To ten sam Bosak, który do dziś nie zgodził się potępić masakry dokonanej przez Hamas 7 października i którego partyjny kolega, prawicowy ekstremista, zgasił gaśnicą chanukową menorę, którą zapaliliśmy w parlamencie w Warszawie. Wniosek. Antysemici zawsze pozostaną antysemitami, a Izrael pozostanie demokratycznym państwem żydowskim, które walczy o swoje prawo do istnienia. Również dla dobra całego świata zachodniego. Pan ambasador tego tweeta nie skasował. Dzisiaj pojawił się nowy tweet, w którym pisze, że zwrócił się z prośbą o rozmowę z rodziną tego Polaka, który zginął w tym ostrzale i taką pomoc mu wojewoda podkarpacka obiecała. Jak czytać taką wypowiedź, no bądź co bądź dyplomaty? Znaczy ta wypowiedź jest bardzo nie na miejscu. Łączenie tego, co wydarzyło się podczas ataku na konwój humanitarny ze skandalicznym i bandyckim, antysemickim występkiem posła Brauna. No, nie ma miejsca. To my nie rozmawiamy tutaj o antysemityzmie. Czym innym jest antysemityzm, a czym innym jest ocena działań rządu państwa Izrael. Jeżeli potwierdzą się doniesienia mówiące o tym, że rzeczywiście ten atak był intencjonalny, że celowo zaatakowano konwój humanitarny, to na takie działanie jest odpowiedź jedna, potępienie. Takich rzeczy po prostu nie wolno robić. To też sprawia, że inne szlachetne osoby, które angażują się w pomoc humanitarną, będą stopowane lękiem o to, że nie tylko może się przypadkiem, no, na wojnie wiadomo, zawsze może się zdarzyć nieszczęście i tragedia. Natomiast czym innym jest ryzyko związane z tym, że coś się zdarzy, no właśnie nieintencjonalnie, a czym innym jest wjazd do strefy, w której państwo będące w stanie wojny nie respektuje konwojów humanitarnych i atakuje konwoje humanitarne. Tutaj, no, trudno to ostrzej określić, ale bardzo, bardzo nie na miejscu był ten tweet, bo to nie ma nic wspólnego z antysemityzmem. To, co zrobił poseł Braun, to był antysemityzm w czystej postaci i on został jednoznacznie przez wszystkie właściwie ugrupowania w parlamencie, no może z wyjątkiem Konfederacji, potępiony i tutaj nikt nie tłumaczył posła Brauna w żaden sposób. To, że oceniamy postępowanie państwa Izrael w tym konkretnym przypadku, jakby wiedząc też o tym, że to państwo zostało zaatakowane, o czym też mówił mój przedmówca, przez terrorystów z Hamasu. To my wiemy i tego nie przekreślamy w żaden sposób. Nie mówimy o całej tej sytuacji, tej wojny, tego konfliktu, tylko o tej konkretnej sytuacji, która miała miejsce. Jeśli prawdą jest, że ten atak był intencjonalny, to należy go potępić, to jest zbrodnia wojenna i porównywanie z wybrykiem skandalicznym posła Brauna nie powinno mieć miejsca. Panie pośle, czy pan Jakow Liwne powinien zostać wydalony z Polski? Czy to byłaby jednak przesadna reakcja? Nasze stosunki z państwem Izrael, czy generalnie ze środowiskami żydowskimi, mówiąc najdelikatniej, do najłatwiejszych nie należą. Tak, ale bym tutaj oddzielał jakieś rozliczenia związane z trudną historią relacji polsko-żydowskich od stosunków międzypaństwowych między Polską a Izraelem. Nawet twierdzę, że te stosunki powinny mieć charakter strategiczny, bo Izrael jest jedynym jakby przedstawicielem naszej cywilizacji, wspólnej cywilizacji świata zachodu w tamtym trudnym regionie świata. Nie mamy cały czas ambasadora w Izraelu. No tak, to jest pewien problem po naszej stronie, ale oni się jednak na wysłanie ambasadora tutaj zdecydowali po pewnym czasie nieobecności ambasadora po obu stronach. Ja znam ambasadora Liwne osobiście, ja jestem też aktywny od wielu lat w polsko-izraelskiej grupie parlamentarnej. I szczerze mówiąc, no ten drugi tweet był właściwy, ale pierwszy był niewłaściwy, dlatego że w sytuacji, kiedy jest po prostu zwykły ból, zginął obywatel Polski, zginął szlachetny człowiek,
w okolicznościach, które nie powinny się były zdarzyć. Nie powinno się takiego tweeta po prostu pisać. Powinno się ograniczyć po prostu do przeprosin, do zapewnień o tym, że państwo, które on reprezentuje, w pełni wyjaśni tę sprawę, że zrobi to transparentnie. Właśnie prośba o kontakt z rodziną, żeby móc osobiście te kondolencje złożyć i tak dalej, i tak dalej. Ten drugi tweet dzisiejszy był właściwy. Pierwszy był niewłaściwy. Po co mieszać do tej sprawy jakieś emocjonalne rozgrywki wynikające z pewnych napięć historycznych, czy też stereotypów antysemickich również, bo one oczywiście są w każdym społeczeństwie, do tak tragicznej historii. To było niepotrzebne i to był po prostu ambasadorski błąd, można powiedzieć. Ale też nie zapominajmy przy tej całej tragedii, którą analizujemy, o tym, że w ogóle tego wszystkiego by nie było. Nie byłoby tego wszystkiego, ani tej wojny, ani tego cierpienia, ani tych ofiar 30 tysięcy w Strefie Gazy, ani śmierci wolontariuszy, gdyby nie atak 7 października ubiegłego roku, bo on oczywiście tę całą wojnę sprowokował. Panie pośle, do posła Osmalaka się zwracam. Jak rozmawiać z państwem Izrael, żeby nie budzić tych demonów antysemityzmu? Bo jak sobie spojrzymy na komentarze pod tym wpisem pana ambasadora, to pomijając te, które można określić mianem racjonalnych czy rozgoryczonych, no jest tam wykwit na takiej twórczości, że bałbym się tego przytaczać. No właśnie, wydaje mi się, panie redaktorze, że to, czego najbardziej nam brakuje, to taka normalność. Normalność w pełnym tego słowa znaczeniu. To znaczy musimy umieć z jednej strony wprost, a z drugiej strony bardzo rozsądnie nazywać to, co się dzieje. I o ile ja na przykład nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że postępowanie pana posła Brauna można uznać za antysemityzm, bo jest to czyn wymierzony wprost jakby przeciwko czemuś, co miało miejsce, a jest związane stricte z religią i z państwem izraelskim, w sensie takim religijnym. O tyle to, o czym mówił pan ambasador, to znaczy stwierdzając, że w momencie, kiedy my jako Polacy protestujemy przeciwko, zresztą nie tylko Polacy, ale protestujemy przeciwko temu atakowi, do którego doszło na konwój humanitarny i mówiąc o tym, że osoby, które protestują, są antysemitami czy mają problem generalnie z antysemityzmem, dla mnie tego typu postawa i tego typu określanie, no to jest po prostu absurd. Uważam, że wszyscy tutaj akurat w tym konkretnym momencie, mówiąc wszyscy, mam na myśli głównie pana ambasadora, to znaczy w takich sytuacjach powinniśmy zrobić krok w tył, wziąć głęboki oddech, naprawdę jeszcze raz zastanowić się nad tym, co się wydarzyło, co miało miejsce, w jakich okolicznościach to się wydarzyło i naprawdę tak sprawiedliwie, obiektywnie umieć ocenić sytuację. Ja absolutnie w słowach tutaj pana wicemarszałka Bosaka i w słowach pozostałych polityków, bo tych słów zostało na ten temat napisanych i wypowiedzianych bardzo wiele, nie dostrzegam żadnego aktu i żadnych działań antysemickich. Wręcz przeciwnie, myślę, że to, o czym mówił nawet pan premier Izraela i to, do czego przyznali się dowódcy izraelscy, potwierdzając to, że najprawdopodobniej tam doszło do nieszczęśliwego wypadku czy do jakiegoś błędu, bo takie wypowiedzi słyszałem jeszcze dzisiaj rano ze strony polityków izraelskich, no to tylko i wyłącznie potwierdza, że my mówiąc o tym ataku, o tym morderstwie, o tym barbarzyństwie wręcz, nie występujemy w roli antysemitów, tylko po prostu w jasny i prosty sposób nazywamy to, co faktycznie miało miejsce, to, co się wydarzyło, a doszło po prostu do zamordowania 7 osób, w tym jednego naszego rodaka. Ale panie redaktorze, jednak trochę tutaj skomplikuję sprawę, bo uważam, że sprawa taka prosta nie jest. Mianowicie mówimy, że antyizraelizm nie jest antysemityzmem. Czasami niestety jest. Widzimy to, co się dzieje na przykład w miastach dużych w Europie Zachodniej. Widzimy, co się dzieje w kampusach wśród takiej zlewicowanej raczej młodzieży, która demonstruje propalestyńskie postawy, ale bardzo często to się kończy na przykład atakami na konkretnych Żydów w tych kampusach, na tych ulicach, atakami też na instytucje żydowskie w tych miastach i tak dalej, i tak dalej. Więc można powiedzieć, że te emocje antyizraelskie
jeżeli powodują atak na konkretnych Żydów tam żyjących, którzy nie są Izraelczykami, to znaczy, że czasem ta koniunkcja jest między postawą antyizraelską a antysemicką, antyżydowską. To hasło najbardziej popularne w czasie tych manifestacji Palestine will be free from the river to the sea. Co to hasło oznacza? Palestyna będzie wolna od rzeki do morza. To znaczy, że wyrzucimy jakoś tych Żydów z tego terenu, albo wymordujemy, bo przecież Hamas jak tam wtargnął, to mówił, że właśnie mordujemy wszystkich Żydów, którzy nam się pod rękę nawiną, niezależnie od tego, czy to jest dziecko, czy starzec, czy kobieta, czy mężczyzna, czy żołnierz. Każdy, tylko dlatego, że jest Żydem, tak? Więc to nie jest takie proste. To znaczy czasami jakaś krytyka państwa Izraela jest uprawniona i my ją właśnie dzisiaj uprawiamy, mamy do tego prawo z powodu tego, co się wydarzyło, ale czasami ona przekracza pewną granicę, za którą jest już czysty antysemityzm, bo pod pretekstem krytyki Izraela po prostu atakuje się Żydów, którzy są w wielkich miastach na zachodzie Europy, w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. Ale o tym też wspomniał pan redaktor, mówiąc o wpisach, które się pojawiły pod tweetem ambasadora, że tam oprócz zatroskania, krytyki postawy rządu Izraela w tym konkretnym przypadku, jak rozumiem, pojawiło się morze antysemickich wypowiedzi. I to się niestety faktycznie dzieje. Ten antysemityzm gdzieś jednak ciągle jest i czym innym jest to, że właśnie bardzo to trzeba delikatnie rozdzielić i o tym bardzo dobrze pamiętać, że niestety to może być również pretekstem do wywołania antysemickich nastrojów, o które jest niestety dosyć łatwo. I tu możemy mówić i starać się rozdzielać krytykę działania państwa Izrael w tym konkretnym przypadku, ale zawsze pojawią się osoby, nie tylko u nas zresztą w Polsce, które wykorzystają to jako pretekst, czy też jako potwierdzenie swoich antysemickich uprzedzeń. Zmieniamy temat. Pani poseł, kilka dni temu prezydent zawetował ustawę w sprawie tak zwanej tabletki Dzień Po. Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia skierowało projekt rozporządzenia w tej sprawie do konsultacji. Ja zapytam, po co było przygotowywać, uchwalać ustawę, wiedząc, że tak naprawdę prezydent ją zawetuje, skoro resort zdrowia uważa, że można to rozporządzeniem ten temat zamknąć? Chcieliśmy przygotować to w formie ustawy. Tak to też zostało wprowadzone, czyli pigułka Dzień Po została wprowadzona ustawą na receptę. Trudno zakładać, że nie będziemy podejmowali jakichś działań, bo na końcu jest prezydent, który może je zawetować. Tym sposobem to moglibyśmy przez półtora roku czekać do wyborów prezydenckich, że zmieni się być może, a raczej na pewno prezydent, i wtedy będziemy mogli zacząć działać pełną parą. To było jedno z naszych Koalicji Obywatelskiej, między innymi zobowiązań, że przywrócimy dostępność antykoncepcji awaryjnej bez recepty. No i spełniając obietnice, które złożyliśmy swoim wyborczyniom, przygotowaliśmy taką ustawę. Ona zyskała szerokie poparcie w koalicji 15 października, ale też liczyliśmy na to, że pan prezydent wysłucha naszych argumentów. Naprawdę liczyliście na to? Na przykład w sprawie in vitro pan prezydent nie zawetował ustawy, natomiast tutaj postanowił posiłkować się niestety nie głosami ekspertów i nie wysłuchać tego, co mają do powiedzenia na ten temat lekarze. Głos rodziców. No tak, wsłuchał się w głos rodziców, tyle tylko, że to rozumiem, że pan prezydent użył takiego argumentu, że gdyby w tej ustawie było powiedziane, że ta tabletka jest dostępna od 18 roku życia, to on by tę ustawę podpisał. Ja myślę, że to wykorzystał akurat ten argument jako pretekst do tego, żeby tej ustawy nie podpisywać, bo nie sądzę, żeby chciał ją podpisać z tego, co mówi w tej chwili. Czy wsłuchał się w argumenty rodziców? No świetnie, a czy wsłuchał się w argumenty, które mówią o tym, że ciąża u 15 czy 16-letniej dziewczyny jest naprawdę nieszczęściem, jeśli to jest niechciana ciąża. Zazwyczaj ona jest w takim przypadku niechciana. I nie przejmuje się tym, że mamy to, co mamy, czyli mamy wiek zgody w Polsce 15 lat. Dziewczyna może uprawiać seks, może zajść w ciążę, ale do lekarza i może urodzić dziecko i może je samodzielnie wychowywać i podawać temu dziecku lekarstwa. Ale nie może iść samodzielnie do lekarza bez opiekuna i nie może zastosować antykoncepcji. Zasłaniamy się tym, że ona ma jakieś nieprawdopodobne skutki uboczne, ale paracetamol popularny czy syropy na kaszel też mają skutki uboczne i nikt nie zakazuje nastolatkom takich środków kupować. Więc ja uważam, że to był tylko pretekst. No, omijamy pana prezydenta.
skoro tak zadecydował? Jak zagłosuje Prawo i Sprawiedliwość w sprawie weta, to jest dość oczywiste, mówię o tej ustawie. A gdyby się pojawiła poprawka mówiąca o tym, że ten wiek uprawniający do nabycia tabletki dzień po został podniesiony do 18 roku życia, jak Prawo i Sprawiedliwość by zagłosowało? To dopiero jak będzie taka poprawka, to się nad tym zastanowimy. Natomiast ja oczywiście z weta pana prezydenta się cieszę, bo jako poseł głosowałem przeciwko tej zmianie ustawy prawo farmaceutyczne. Bo to nie jest tak, jak pani poseł mówi, że nie były też głosy ekspertów, również lekarzy ze środowisk lekarskich, które by nie przedstawiały wątpliwości co do skutków ubocznych stosowania tej pigułki, zwłaszcza dla młodego organizmu, zwłaszcza dla organizmu dziecka. Bo umówmy się z punktu widzenia formalnego, ale nie tylko, również można powiedzieć psychicznego i częściowo jeszcze fizycznego, osoby od 15 do 18 roku życia są dziećmi. Ale są dziećmi. No, dzieci zachodzą w ciąże, to się niestety zdarza. I w związku z tym były wątpliwości i ekspertów, i środowisk rodzicielskich. Ja te wątpliwości podzielałem, dlatego... Ale tak jak sam pan poseł stwierdził, 18 lat to jest ten próg, kiedy kończy się dzieciństwo, przynajmniej od strony tej formalno-prawnej. I co wtedy? Można taką dzisiaj tabletkę mamy, nabyć? Od 17 roku mamy sytuację taką, że ta tabletka, czy ten farmaceutyk jest dostępny tylko na receptę, dla wszystkich, ale na receptę, tak? I tutaj próbowało się wprowadzić prawo, że można po nią pójść do apteki bez żadnej recepty i po prostu o nią poprosić jako zwykłą tabletkę od bólu głowy czy czegokolwiek innego, co na receptę nie jest. I tu wiele środowisk uważało, że to jest przesada, że to powinno być jednak pod kontrolą rodziców, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci od 15 do 18 roku życia. Pan odpowiedzi na moje pytanie. 18 lat już nie ma tej kontroli rodzicielskiej. Przynajmniej od strony formalno-prawnej, bo wiadomo, że duża część młodzieży... Na razie stanowisko nasze oficjalne jest takie, że ze względu na to, że ten preparat przynosi skutki uboczne, niezależnie również od wieku, wolelibyśmy, żeby był taki stan, jaki jest obecnie, który zresztą chyba został wprowadzony w czasie naszych rządów, że to jest dostępne. To była jedna z pierwszych państwa decyzji. Że to jest dostępne, ale na receptę dla wszystkich. Dlatego, że lekarz powinien sprawdzić, czy temu konkretnemu organizmowi, tej osobie, która chce tego używać, to nie zaszkodzi po prostu. No chcemy, ale, żeby to było utrzymane. Ale chcemy, to ma mniej skutków ubocznych niż popularne leki na kaszel. Dlaczego jedynie chcecie państwo receptę mieć leki, które dotyczą płodności i które dotyczą praw reprodukcyjnych kobiet? Pani poseł, ja w ten sposób... Bo ja jeszcze przyjmuję do wiadomości waszą argumentację dotyczącą... 15-letnich dziewczynek, choć się z nią fundamentalnie nie zgadzam. Natomiast tego już kompletnie nie rozumiem. No, bywa też tak, że i osoby powyżej 18 roku życia mają delikatne organizmy i może im coś zaszkodzić. Wolałbym, żeby lekarz to stwierdzał, ale powtarzam, jeżeli by taka poprawka przyszła, tak jak również pan prezydent przez swoich przedstawicieli zapewniał, że on w takim przypadku taką ustawę by poparł, że od 18 roku życia bez recepty, my się nad tym zastanowimy, ale dzisiaj nie znam stanowiska mojego klubu w tej sprawie. Na razie wolelibyśmy, żeby pozostał taki stan prawny, jaki jest obecnie. Panie pośle, do posła Osmalaka się zwracam. Marszałek Hołownia robił wszystko, żeby temat liberalizacji ustawy antyaborcyjnej nie był jednym z głównych tematów wyborów samorządowych czy kampanii samorządowych. Stało się dokładnie odwrotnie w związku z tym przeniesieniem prac nad projektami ustaw na 11 kwietnia, czyli już po tej pierwszej turze głosowań w wyborach samorządowych. Czy pan nie odnosi wrażenia, czy państwo nie odnosicie wrażenia, że zarówno wrzucenie na agendę tych projektów ustaw liberalizujących aborcję, jak i uchwalenie tej ustawy to jest taka delikatne albo nawet niedelikatne grillowanie trzeciej drogi przez Koalicję Obywatelską? Panie redaktorze, no nie da się ukryć, że w tej naszej koalicji mamy do czynienia z czterema różnymi tworami, z czterema różnymi ugrupowaniami i każde z ugrupowań ma jakieś swoje przekonania, ma jakieś swoje priorytety i każde z ugrupowań walczy o to i pracuje nad tym, żeby
ono rosło w siłę i żeby ono się budowało. Ja jestem przekonany o tym i nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że pan marszałek Szymon Hołownia robił właśnie wszystko po to, żeby kwestia aborcji nie stała się tematem wiodącym w kampanii samorządowej, dlatego że w kampanii samorządowej tematami wiodącymi powinny być remonty szkół, budowanie przedszkoli, miejsca w żłobkach, remonty ulic, chodników, oświetlenie ulic i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystko. Ale to są tematy, które są tematami blisko ludzi, blisko samorządowców, a teraz musimy pamiętać o tym, że jednak rozmawiamy o tematach samorządowych, nie rozmawiamy o w kontekście 7 kwietnia, kiedy mamy wybory samorządowe, właśnie o tym powinniśmy rozmawiać, o tych rzeczach, które dotyczą naszych przedszkoli, szkół, naszych dzieci, naszych rodzin, w miejscach, w gminach, w których mieszkamy. Faktycznie ta misja, którą wziął na swoje barki pan marszałek Szymon Hołownia, związana z tym, żeby tą debatę odsunąć w czasie, ona była bardzo trudna, dlatego że wiedzieliśmy, że ugrupowanie na przykład Lewica będą robiły wszystko, żeby jednak temat aborcji był obecny w debacie publicznej, dlatego że my często mieliśmy takie przekonanie, że to jest w zasadzie jedyny taki nośny temat, o którym Lewica jest w stanie mówić i na którym Lewica jest w stanie się budować, bo po prostu nie bardzo widzą możliwość rozmawiania o czymkolwiek innym w kontekście wyborów samorządowych. Natomiast idąc jeszcze krok dalej, ja jestem przekonany o tym, że pan marszałek Szymon Hołownia, gdyby wprowadził wcześniej te projekty, o których tak bardzo domagała się Lewica i projekt Koalicji Obywatelskiej, który również był złożony troszeczkę przed naszym projektem, to niestety biorąc pod uwagę to, że stety albo niestety, biorąc pod uwagę to, że w Sejmie jednak mamy 70% mężczyzn do 30% kobiet i Sejm jednak jest bardziej konserwatywny niż społeczeństwo, bo wszystkie badania, wszystko pokazuje nam, że społeczeństwo mamy bardziej liberalne, a Sejm mamy bardziej konserwatywny. Jestem raczej przekonany, że w ogóle po tych 30 latach, blisko 30 latach, nie doszłoby w Sejmie prawie że do żadnej debaty. To znaczy projekty zostałyby wprowadzone, w pierwszym czytaniu zostałyby odrzucone i w ogóle nie doszłoby do żadnej konkretnej debaty, do żadnych konkretnych rozmów, do żadnych konkretnych prac w komisjach. Panie pośle, pozwolę sobie zauważyć, że za tych kilka dni skład Sejmu się nie zmieni w stosunku do tego, co było miesiąc temu. On będzie tak samo konserwatywny i liczba kobiet w stosunku do liczby mężczyzn będzie taka sama. Tak, ale i zmieni się jeden ważny szczegół. Zmieni się to, że zostaną wprowadzone 4 projekty naraz i że my w rozmowach kuluarowych, o których myślę, że każdy świetnie zdaje sobie sprawę, że takie rozmowy kuluarowe się odbywają. Zresztą pan marszałek Szymon Hołownia mówił na ten temat, że rozmawia z liderami innych ugrupowań, które wchodzą w skład rządu. Mamy nadzieję, że dojdzie właśnie do tego, że liderzy ugrupowań, które tworzą koalicję 15 października, dogadają się w ten sposób, że przegłosują wszystkie 4 projekty i mam nadzieję, że te wszystkie 4 projekty trafią do pracy w komisji i że będziemy mogli nareszcie po tych 28, jeżeli dobrze pamiętam, latach, debatować właśnie na temat aborcji. Co finalnie stanie się z tą ustawą, z którą z tych ustaw, jakby teraz absolutnie nie chciałbym wyrokować, ale chodzi nam o to, żebyśmy w ogóle doprowadzili do debaty, żebyśmy w ogóle doprowadzili do sytuacji, w której zaczniemy na ten temat rozmawiać. 28 lat nie działo się nic. Pan marszałek Szymon Hołownia staje teraz na głowie, żeby w końcu do tej debaty doszło. Owszem, płaci za to swoim wizerunkiem, dlatego że tak jak pan redaktor w pewnym momencie powiedział, jest grillowany z tego powodu. Tak, jest grillowany z tego powodu i my o tym wiemy i pan marszałek o tym wie. Ale uważamy, że jakby należy się to obywatelom Polski, należy się to przede wszystkim Polkom i po prostu płacimy cenę za to, że te projekty związane z liberalizacją aborcji wejdą pod obrady Sejmu. Pani poseł, a Lewica to jeszcze jest w koalicji w ogóle? Bo ja mam wrażenie, że może nie chcę mówić każdy, ale duża część pomysłów i projektów rzucanych przez Donalda Tuska albo ministrów z Koalicji Obywatelskiej jest negowana. Składka zdrowotna, CPK, popieranie Rafała Trzaskowskiego w Warszawie, stosunek do Izraela i tak dalej, jakby cały szereg rzeczy Lewica kontestuje.
Lewica jest w koalicji, ale też pamiętajmy, że część klubu Lewicy, ta część, którą stanowią członkini i członkowie partii Razem, nie jest w rządzie. I od początku też te osoby mówiły, że będą się przyglądały pracom rządu i jeżeli będą popierały te pomysły... Ale w sprawie składki zdrowotnej wypowiadali się ci politycy, czy ci posłowie i posłanki Lewicy, którzy nie są z Razem. Takie są uroki demokracji, takie są uroki koalicji. Nikt z nas nie ukrywał, też idąc do wyborów, że nasze ugrupowania mają na różne sprawy różne poglądy. Pogodziliśmy się co do spraw fundamentalnych i zawiązaliśmy koalicję, utworzyliśmy wspólny rząd, ale te różnice zdań będą występowały i to jest zupełnie naturalne. I to, że trwają dyskusje pomiędzy ugrupowaniami, gdyby ich nie było, no to właściwie wszyscy byśmy mogli być jedną wielką i tą samą partią i słuchać jednego premiera i wykonywać tylko polecenia i głosować tak jak nam każą. Natomiast no, tę koalicję stanowi kilka, nawet więcej niż cztery ugrupowania, no bo też pamiętajmy, że Lewica również Koalicja Obywatelska, no to jest i Platforma Obywatelska, i Nowoczesna, i Inicjatywa Polska, i Zieloni, i też osoby, które nie należą do żadnej... 10 partii, ja to kiedyś policzyłem. Które nie należą do żadnej partii. No ale też, tak jak mówię, no mamy różnorodny Sejm, mamy różnice zdań, to nie jest nic nadzwyczajnego. To nie oznacza, że koalicja się zaraz rozwiąże, albo że te różnice zdań sprawią, że nie będziemy w stanie ze sobą współpracować. No to jest zupełnie naturalne i taka różnica zdań, no między innymi temat aborcji również bardzo, bardzo nas różni. To co mówi Lewica i to, co mówi Koalicja Obywatelska, bo tutaj nasze głosy są zbieżne, a to, co mówią przedstawicielki i przedstawiciele Trzeciej Drogi, no gdzieś musimy się spotkać, ale też pamiętajmy, że w samej Trzeciej Drodze szczególnie posłanki Polski 2050 jasno deklarują, choć niektórzy posłowie Szymona Hołowni również, że będą głosowali za projektami dotyczącymi legalnej aborcji. Ja trochę nie kupuję tej argumentacji mojego przedmówcy, że nie można było tych projektów wprowadzić, bo co by było, gdyby one trafiły do kosza? No ale kto by zagłosował za wysłaniem ich do kosza? No ugrupowanie, znaczy Trzecia Droga, tak? Bo Lewica i Koalicja argumentowały jasno i przedstawiały swoje stanowisko, że zagłosują za skierowaniem tych projektów do komisji. Więc jeżeli marszałek Hołownia martwił się o to, że te projekty nie będą, nie zyskają poparcia, no to martwił się chyba o swój klub, bo nasze mówią jasno, że będą głosowały za skierowaniem tych projektów do komisji. 1 kwietnia weszło rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące, upraszczam, likwidacji obowiązkowych prac domowych w szkołach podstawowych. Ja zacytuję posła Mularczyka. Rząd Tuska stwierdził, że Polacy są zbyt wykształceni. Człowiek wykształcony jest często ambitny, nie chce jeździć na szparagi do Bauerów i stawia wymagania. A tak być nie może, dlatego pogarszają edukację i dziś zlikwidowali prace domowe. Polacy muszą znać swe miejsce. Naprawdę, panie pośle, to jest... Ja jestem ojcem dwóch córek i pamiętam te prace domowe, już nie mówię o karmnikach, bo karmników już się teraz nie robi, ale były znacznie bardziej skomplikowane makiety do realizacji przez dzieci i szczególnie w tych klasach 1-3 czy 1-4, gdzie całymi nocami trzeba było siedzieć i robić te... Nie chcę nazwać po imieniu... Panie redaktorze, powiem dosyć twardo. Moim zdaniem kierunek zmian, pomijając już szczegóły, to jest jeden ze szczegółów tego kierunku zmian, czyli rezygnacja z prac domowych, zmierza do tego, żeby szkoły były nie instytucjami edukacyjnymi, które mają czegoś nauczyć, tylko żeby były instytucjami opiekuńczymi. Troszczmy się o te dzieci, które tam czas spędzają, podcierajmy im noski, dbajmy o ich higienę. Pan uważa, że... Ale nie obciążajmy ich za bardzo obowiązkami, koniecznością nauki i tak dalej, bo na tym polega dziwne rozumienie nowoczesności i fajnopolactwa. To jest dosyć przyjęty już język w polskim dyskursie politycznym. I jeszcze te dwie dodatkowe rzeczy. Korekta podstaw programowych i korekta lektur szkolnych, tak? Do czego one zmierzają? Proszę się temu uważnie i szczegółowo przyjrzeć. One zmierzają do tego, żeby Polacy się czuli mniej Polakami i żeby Polacy się czuli mniej... Naprawdę? Tak. I żeby Polacy się czuli mniej chrześcijanami. To jest też kierunek w cudzysłowie nowoczesności w tej szkole, tak? Zaproponowany przez kierownictwo Ministerstwa Edukacji, które zostało oddane przez Donalda Tuska
jeszcze bardziej lewicowym politykom niż jest on sam, bo on też jest lewicowym politykiem. Cała Platforma Obywatelska jest lewicową partią, ale mają jeszcze bardziej lewicową partię, jaką jest Lewica i z najbardziej z lewicowego środowiska Koalicji Obywatelskiej została pani minister, panią minister edukacji. I to dokładnie w tym kierunku idzie. Opiekuńcza szkoła i pielęgnacyjna, a nie edukacyjna i dobrze by było, żeby się mniej czuli Polakami i mniej chrześcijanami. Panie pośle, to ja zapytam, to taki przykład z życia wzięty. Pamiętam, jak córka w 6 klasie, a wtedy był jeszcze ten stary system gimnazjalny, musiała się uczyć definicji autobusu. I tak się zastanawiałem, ja na litość boską mam prawo jazdy od kilkudziesięciu lat i nie byłbym w stanie przedstawić definicji autobusu. Ale panie redaktorze, pojazd mechaniczny i tak dalej, i tak dalej. Po co? Ale panie redaktorze, w podstawach programowych, ale panie redaktorze, jak pan się chce bawić w szukanie absurdów szczegółowych w systemie edukacji w Polsce, to możemy się tak pobawić całą noc. Ale tak i ja jest. Też takie znajdę, tak? Natomiast mi chodzi o generalny kierunek zmian. On jest dokładnie zmierza do tego, co ja przed chwilą powiedziałem. I naprawiajmy szkoły, oczywiście polepszajmy ten system edukacyjny, ale nie rezygnujmy z wymagań od uczniów, bo to jest też ten wiek, w którym się uczysz nie tylko systematycznie pracy, ale też masz poczucie, że musisz jakieś obowiązki wypełnić i tak dalej, a nie tylko, że idziesz, że jest fajnie, miło i przyjemnie. No nie zawsze tak jest. No czasami w tym procesie właśnie edukacji, czasami jest pod górkę. Natomiast tutaj takie puszczanie oka, właśnie pan premier Tusk się chwali przed swoim wnukiem, że zrealizowałem twój program. No jakbyśmy naprawdę zrobili jakiś sondaż wśród uczniów, czy należy się uczyć, albo czy właśnie prace domowe powinny być, czy nie, to 100% by odpowiedziało, że pewnie nie. Ale my, jako osoby... Właśnie by się pan minister... Jeśli chodzi o pracę domową. Jeśli chodzi o pracę domową. Ja powiem tak. Ja jako radna, bo byłam wcześniej radną Warszawy, pilotażowo wprowadzałam taki program w Warszawie i zapewniam pana, że nie wpłynął on na pogorszenie wyników edukacyjnych. Natomiast całe rodziny, w tym rodzice, którzy byli ankietowani, deklarowali naprawdę zmianę jakości tego czasu, który spędzają ze swoimi ale dziećmi w domu. Ale też powiedzmy sobie szczerze, że i rodzice nie, naprawdę są nie wszystko z tych, w szkole... którzy najsilniej protestują tak, przeciwko likwidacji nie, ale prac to nie, domowych. Ale Związek Nauczycielstwa Polskiego, mimo że lewicowy, też jest przeciw. Byli też rodzice, którzy obawiali się tego, co się wydarzy, kiedy tych prac domowych nie będzie. Ich uspokoiło to, że wyniki edukacyjne dzieci się nie pogorszyły. I teraz tak, to, że te prace domowe będą nieobowiązkowe. Nie wszystko w szkole musi być pod przymusem, nie wszystko musi być na ocenę. My się przyzwyczailiśmy do tego, że nasza szkoła ma dyscyplinować dzieci i ma je przymuszać. To, że ta praca domowa będzie dobrowolna, a pamiętajmy, że czytanie lektur, przygotowywanie się do lekcji, nauka samodzielna, przygotowywanie się do sprawdzianów w młodszych klasach, ćwiczenia manualne usprawniające rękę, to cały czas będzie. I teraz miejmy trochę zaufania zarówno do naszych nauczycieli i nauczycielek, jak i do uczennic i uczniów, że ciekawa praca domowa na możliwości tego dziecka nie oznacza wcale, że ten młody człowiek czy to dziecko powie od razu, że tego nie będzie robić. Natomiast rzeczywiście zrezygnujmy z absurdów, o których pan redaktor mówił, że całe rodziny nocami odrabiały prace domowe, które nie miały żadnego sensu i nie miały żadnej wartości dodanej i nie polepszały edukacji w żaden sposób. A jeśli chodzi o przeładowanie podstaw programowych, to akurat tu jest pełna zgoda. Nawet minister Czarnek chciał je odchudzić. One są absurdalnie przeładowane wymaganiami szczegółowymi. Ostatnie pytanie do pana posła Osmalaka. Czy pan się zgodzi z panem ministrem Sellinem, że nowa podstawa programowa i zmiany w systemie edukacji, które są wprowadzane przez państwa rząd, prowadzą do tego, że stajemy się coraz mniej Polakami, coraz mniej chrześcijanami? No, może aż tak daleko bym nie poszedł i jakby nie odnosiłbym tych zmian, o których mówimy teraz w kontekście wprowadzania ich przez rząd, nie odnosiłbym ich aż tak bardzo do kwestii religijnych i do kwestii chrześcijaństwa. Natomiast paradoksalnie muszę się zgodzić i z panią poseł, i z panem posłem, dlatego że widzę w wypowiedziach taki jeden wspólny mianownik. To, czego nam najbardziej brakuje, to brakuje nam najbardziej normalności. Ja mam trójkę dzieci, które w tej chwili już cała trójka, syn najstarszy jest w klasie maturalnej, córka i młodszy syn są już też w szkole średniej, więc naprawdę
przeszliśmy poza studiami już w zasadzie prawie wszystkie te szczeble edukacji, począwszy od przedszkola przez szkołę podstawową. My już nie załapaliśmy się na gimnazjum, ale też pamiętam niejednokrotnie, kiedy razem z żoną albo żona z jednym dzieckiem, a ja z drugim dzieckiem siadaliśmy do jakichś zadań, które były bardziej skomplikowane, które wymagały wsparcia rodziców itd., itd. Więc ja paradoksalnie skupiłbym się najbardziej na tym, że to, czego brakuje, ja też o tym mówiłem w kontekście Izraela i antysemityzmu. To, czego najbardziej nam brakuje, to brakuje nam normalności, brakuje nam dystansu, brakuje nam tego, żebyśmy zrobili krok w tył. Skończymy tę część programu. Brakuje nam normalności. Zgadzam się absolutnie. Dorota Łoboda, Jarosław Selin i Łukasz Smalak byli moimi państwa gośćmi. Dziękuję serdecznie.